Witajcie kochani widzowie w pierwszym odcinku z symulatora Farmy 2015. Jest to odcinek prezentujący grę. Odpowiedni let's play będzie później. Będziemy mogli również grać na multi, więc proszę się zgłaszać pod tym filmem. No więc co, mamy dzień premiery. Preorder zrobił swoje. Mam grę dzień przed premierą. Nagrywam to dzień przed premierą, o 12 równo w nocy będzie pewnie gdzieś to dostępne. Żeby nie mieć żadnych nieprzyjemności ze strony YouTube'a. No więc tak. Graficznie gra prezentuje się ładnie. Bardzo ładnie się prezentuje gra. Co prawda tekstury, o tutaj takich domów, to jest... To nie jest najlepsze. Nie są to najlepsze tekstury. Można to było zrobić lepiej. Tu widzimy piksele. To można było zrobić lepiej wszystko. Ale maszyny są naprawdę dopracowane. Tekstury trawy tutaj, tekstury zboża, nic prawie nie są zmienione. Co było widać. Ale tu maszyny są naprawdę dopracowane. Tekstury są dosyć dobrej jakości, szczególnie o tutaj na przykład widzimy piękny połysk, wygląda to jakoś. Co by wam tutaj jeszcze pokazać co do maszyn, wejdziemy sobie tutaj. Tu góra jest oczywiście pięknie odwzorowana, złożymy go, tak wygląda ten kombajn złożony, tak się rozkłada. Co tu pozmieniali, teraz widzimy jak koleś kręci kierownicą, rusza w końcu tą ręką, wcześniej ona była nieruchoma, kierownica sama się obkręcała, tu jeszcze on trzyma jakiś joystick, to już jest rewelacja. Są od razu dodane do headerów przyczepki, od razu nam się respi, że tak powiem, header na przyczepce. Dobra, pokażę wam animację koszenia. Ojej, co jest, coś się popsuło. Pokażę wam animację koszenia oraz sypania do przyczep z ziarnem zboża i tak dalej. Są to ładne animacje. Dobra, podłączmy. No tak jak mówiłem, na trailerach było, że trzeba dosyć dokładnie podjechać. Dobra. Jest. O, szeroko. Ojej. Co się stało? No, nie chodziło mi do końca o to. Weź to odłącz. Nie przećwiczyłem jeszcze tego. Przyznam wam się. Złóż kombajn, wystaw rurę, zmień narzędzie. Czy ja tu mogę odczepić? Nie. No to mam jakiś problem. O co chodzi? Złożymy kombajn. To nic nie daje. Rozłożymy. Dobra, coś tutaj... A, tu nam się zmienia ten do wysypywania. Ale to jest dla mnie teraz nieważne. Dobra, spróbujemy. Nie no, dobre żarty. Chyba trzeba podejść jakoś i odłączyć to, ale... Bo zaraz. Wejdź. Nic nie ma, odczep. Nie, tak aż realistycznie by tego nie zrobili na pewno. Czemu to bierze się z tym? Całym. Najpierw musisz... Co muszę? Złożyć. A
To jest takie sprytne. To nie. A to nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. A to ci niespodzianka, powiem szczerze. To jest dla mnie niespodzianka. Dobra, obniżymy to trochę, żeby podjedziemy tutaj sobie. Niestety nie zrobili tego, że po przejechaniu upraw one zniszczą się. No, dla mnie to jest i zaleta, i wada. Dodaję sobie pieniążków, jak widzicie, w prawym górnym rogu, ale to właśnie na cele prezentacji gry, co ona potrafi. Dobra. Kombajn rozłożony, wszystko rozłożone, teraz trzeba zmienić na kombajn, włączyć go. Dobra, lecimy. Więc co jest na początek? Na sam początek zaraz wam... O! Tak właśnie wygląda wylatująca słoma. Bardzo ładnie to wygląda. Nie powiem, mi się podoba. Tu wlatuje nam zboże, też super. Wszystko super. Jest też opcja, aby była sieczka od razu robiona i nie będziemy później musieli tego prasować z tej słomy. O, tak to wygląda. Też fajnie. Ale mi się przyda na razie słoma do pokazania. Trójką ustawiamy tempomacik. Nie mamy już niestety większego wpływu na prędkość koszenia, po prostu jest 3, naciskamy i koniec. Ustawia się automatycznie tempomat. Prędkość maksymalna tego kombajnu wynosi 22 km na godzinę. Tak jest tutaj napisane. Fizyka w grze została faktycznie zrobiona na nowo. I to też wam postaram się zademonstrować. Tylko to za momencik. Dobra, ty sobie tutaj koś. Tu już widzimy ładnie wszystko to wygląda. Tu dodali jakieś ładniejsze trochę pojazdy. Dobra, ja cię tu już nie trzymam, ty już rób swoje. O, i jest też pewna nowość. Dodano nam, oprócz tych oczywiście sprzętów, które ścinają nam drzewa i w ogóle ścinkę drzew, no nam samochód. Zwykły samochód terenowy, pick-up. Jak na razie, jeszcze widzę, że mogę podłączyć taką oto wielgachną przyczepę do niego i nic. Znaczy on ją pociągnie oczywiście z mniejszą prędkością, ale ciągnie ją, nic go nie wyrywa. No, nie wiem, czy tak by to wyglądało w rzeczywistości. No, na tym samochodzie jest dosyć dobrze, mogę na nim dobrze pokazać fizykę, jaka jest. Buja się jak bujać się powinien. Ops. Nie ma niestety modelu zniszczeń. Przydałby się. No, tu widzimy, że dobrze lata. Fizyka jest naprawdę w miarę dobrze zrobiona. Taki samochodzik kosztuje w tej grze 60 albo 80 tysięcy, coś w tych granicach. Chcę zobaczyć właśnie... właśnie zaraz zobaczymy fizykę pod innym względem. Tutaj mamy ciągnik dość słaby podłączony do takiego dużego pługa. Zobaczymy, czy da radę. Bo on ruszyć nim ruszy, ale czy da radę orać? Tak to się chyba mówi poprawnie. Nie sądzę. To jest ciągnik stosunkowo słaby. Nawet nie milion ma koni. O, się zawija. Się zawija. Dobra. Rozłóżmy go. O jest. Teraz byle jakoś dobrze zajechać. Te manewry. No, jak widzicie, maszyna się brudzi. Dobra, opuśćmy to. O, zobaczymy, czy dasz rady. No. I
nie by daje rady. Ale czy w rzeczywistości by sobie poradził? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Więc tu jeszcze chyba trzeba będzie co dopracować. Zaraz sprawdzimy, ile ona w sumie koni. Właśnie, nowy wygląd sklepu. O wiele lepiej to wygląda. No więc tak, ciągniki. I to jest ten ciągnik. Co to jest? 60, 90 koni mechanicznych. Więc no na pewno sobie nie poradził. Ja w 100% jestem pewien. No ale niby sobie poradził, no co jest... No nie, to jest bez sensu. Tamten jak już dużo porobił. Bo ten ciągnik raczej powinien dać sobie bez problemu już radę z tamtym zadaniem. No. Prędkość maksymalna 52 na godzinę. Koni ma tutaj od groma. Plus napęd gąsienicowy. To też trochę daje. O, no i jest różnica. Jest duża Oj, co się dzieje? Czemu nie orasz? Czemu nie orzesz? No, obniżymy. I podnieś pług. Złóż pług, obróć. O co chodzi? Za wysoki byś był? Oj, coś się tutaj zrobiło. Dobra, zrobimy tak. Rozłożymy pług. Podniesiemy go. Złożymy. A jak zatrudnię pracownika? Bo jak ja on sam nie chce tego zrobić, to może z pracownikiem. O, z pracownikiem idzie. No więc tutaj widzimy bez problemu, on sobie leci. Zwalniamy pana pracownika, obniżamy to. O Jezu. Mylą mi się klawisze. No i teraz samo można lecieć. No. Kultywacja. Właśnie co, możemy tu zaobserwować również animację kultywacji, tak samo orania. Wszystko to ładnie wygląda. Żeby już tamtego małego nie męczyć. Szkoda na to czasu. To od razu demonstrujemy na duży. O, tu widzimy jak fizyka działa właśnie. Ops, kombajn nam się zapełnił. Są dwie mapy, ta i jeszcze jedna, którą też będę starał się pokazać. No, tak wygląda animacja kultywacji. Ładnie. Dobra, więc teraz zobaczymy, czy ja pick-upem dociągnę tamtą przyczepę i załaduję kilka ton zboża. Zobaczymy, czy on pociągnie to nadal. A jeśli tak, no to tu fizyka będzie pewnie poprawiana jeszcze w jakichś patchach czy coś. Ops, musimy się zawinąć. Łatwo wyjść, trudniej zrobić. Dobra, da radę. O, obróciło go. To nie, nie o to chodzi. Wow. Śmiesznie to wygląda. Bardzo śmiesznie. No tu jest animacja sypania zboża, bardzo ładna również. Pokażę wam coś ciekawego, chodź, no wejdź tu do tego, do kombajna. Muszę to pokazać z góry. Sypiemy tylko tutaj
I faktycznie jest pokazane, że tylko tutaj sypiemy, a nie tak jak było we wcześniejszych LS-ach, że rozsuwało się po całej powierzchni przyczepy. Jest to moim zdaniem plus, w końcu jakiś realizm. Trochę większy, ale to jeszcze nie jest to. Ile ty tu musisz nasypać? O, już kończy się. No i dobra. O, tutaj widzimy ciepło, które emituje kombajn. Dobra, jedziemy dalej. No, dasz radę? Teraz nie da rady. No i prawidłowo. Zobaczymy, czy ciapek da radę. Bo nie powinien, moim zdaniem. Za chwilę pokażę wam to, co pewnie was najbardziej interesuje, czyli las. Nie no, niby ciągnie. Jestem ciekaw, jakbym nasypał na sam tył, czy też by pociągnął. No tu niby. No, niech będzie, no, że ten ciągnik ma taką siłę. Dobra. Kogo to interesuje? Czy to jest dobrze zrobione? Najbardziej interesuje was pewnie, tak jak mówiłem już wcześniej. Tam. Tu mam pierwszy. Dość do jest do przewożenia drzewa ściętego. Czyli do drewna, przełożenia drewna, to jest Ponce Bufauro. Dobra, jedziemy. Tutaj przygotowałem kilka drzewek do demonstracji, jak to mniej więcej wygląda. Dobra, stop. To jest skorpion. I on właśnie służy do ścinki. Podjeżdża. Naciskamy B, aby otworzył się ten zestaw. Podjeżdżamy do tego drzewa. Naciskamy X. On chwyta drzewo. Ono się kładzie. Możemy tutaj przesunąć. Ups, wyżej. Tu. Tylko zobaczę, na jaką metrów jest. Na 4 metry. No i robimy. No i to jest właśnie cała obróbka drzewa w tej grze, w symulatorze farmy. Nic skomplikowanego. No i do zera ściechaliśmy tutaj całą nie, co to jest za drzewo? Zaraz wam powiem, bo to tylko działa właśnie niestety na tą całą jodłę. Dobra, teraz pokażę wam załadunek. Podjeżdżamy tam. No, mamy właśnie kamerę z żurawia. No, całe szczęście, ktoś nad tym pomyślał. Tylko nie wiem, jak to się właśnie otwiera. A tu niestety nie ma napisane jak. I to jest moja zagadka, jak na razie. To jest dla mnie zagadka. Nie mam pojęcia, jak to się otwiera. Zaraz zobaczymy w opcjach. Informacje. Oj, nie ma opcji. Nie, to jest zmiany kierunku jazdy. Naprawdę próbowałem już. O Jezu. Próbowałem już wszystkie. Wszystkie przyciski próbowałem. Co się stało?
klawiszem 0 mamy klakson. Ale jak to się otwiera? Co to mamy? A, bank otworzyliśmy. Też jest bank, tak jak w tej wcześniejszej wersji, w 13. Nie mogę na razie tego otworzyć. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy ja nie mam po prostu takich umiejętności, ale zaraz sprawdzimy. Jakim to klawiszem powinno się otwierać? Jezu, nie tak. Przerwij grę. Opcje. Sterowanie. Wysuń ramię. Podnieś. Dobrze, polecimy od samej góry, co tu jest. Włącz, wyłącz latarkę. A o narzędzia ręczne zaraz wam pokażę, to jest bardzo ciekawe. O, nawet mamy kierunki porobione. Bardzo fajnie. Wow. Tu jest dużo opcji. Tego nie było wcześniej, na pewno. Ciekawe, ale mnie interesuje, aby otworzyć to. Nie ma. O, wysuń, otwórz narzędzie ładowacza. Lewy shift i K. O Jezu, jakie to jest skomplikowane. Trzeba będzie sobie wydrukować gdzieś. Lewy shift i K. Dobra, zapamiętałem. A żeby zamknąć? Dobra, N albo M będzie pewnie. Dobra, hop. Oj, co tu się stało? Nie mam pojęcia. Shift i K. A, ładowacz czołowego. Ale... No, to jest zmiana kierunku jazdy. To mnie nie interesuje. Może X, ale no nie. No nie ma. Cholera, no. Ops, co to się zrobiło? Nic się nie zrobiło. Właśnie, mam tutaj piły. Ale niestety tymi piłami na razie nie można zbytnio nic zrobić, można tylko, o tu jak są takie drzewa zapuszczone, można po prostu ładnie, żeby ładnie wyglądały. No, można skakać po drzewa. Ciekawe. O. O. A to co tam było przed chwilą? I co, przednie? O, ściął gałązkę. No to fajnie. Jestem za. No i kolejną gałązkę. Nie no, fajnie. Czyli jest trochę fajnych opcji teraz danych.
Oj, na pół jeszcze do przeciągu. Niepotrzebnie. No to możemy przerwać przecież tą akcję. By trzeba było przyczepą podjeżdżać, można tutaj się bawić. Mamy trzy takie piły. O, coś tu złapała. Ale nie wiem co, nie mam pojęcia, którą gałąź. Czy coś tutaj spadło? Chyba nie. No, więc tak się prezentuje na razie ta gra. Dla mnie dobrze. Chodzi mi o to, że modele są w miarę bardzo ładne. I na zakończenie pokażę wam, jak to z bliska wygląda ścinanie tych drzewek. Dobra, C, B. Dobra, daję na 5-metrowe. Tu podbijamy. I tu łapiemy. Przechylamy ładnie. I tniemy. Tak to wygląda z bliska. No i to tyle. Tyle jak na razie z symulatora farmy. No nie mogę wyciąć takiego pieńka. To słabo troszkę. O, tu gra na pewno będzie jeszcze wiele razy patchowana. Ja jako zamówiłem preorder, dostałem też w prezencie Newfoundlanda. Specjalnie dla preorderowców, którego jeszcze nie aktywowałem. O, wolniej chodzimy z piłą i biegamy, a bez piły szybciej. Co tu jest? Jeszcze szybko. Tablica ogłoszeń. Wow. Więc jeszcze takie coś fajne dali. Będziemy poznawać grę w Let's Playu dalej. A i oczywiście są zwierzęta. Zapomniałem o nich wspomnieć. No, jak to wygląda mniej więcej. Tak wygląda kura. Zwykła pospolita kura, o tak wygląda. Krowa jest gdzieś w ogóle w drugim końcu mapy, więc teraz tam nie będę biegł. Kiedyś przy okazji. To zobaczymy. Mamy też wiele maszyn nowych, tak, to jest oczywiste. To już było wiadomo dawno, że będą nowe maszyny. O Jezu, a tym manem. Ops. No właśnie, po to by był model zniszczony. Myślałem, że nie da się. Nie będzie już można tak robić, ale niestety musi być jakaś łyżka dziegciu. No, ogólnie gra moim zdaniem powinna być jeszcze dopracowywana do sporawo. A i jak już jesteśmy przy sklepie, no przypadkiem dojechałem do niego. Czy to wam czegoś nie przypomina? Mi to przypomina pewien sklep z pewnej gry, która wyszła 2 lata temu. Dlaczego przez 2 lata nie można było zrobić nowego sklepu? Się pytam, kto im zabraniał robić nowy sklep? Czyż mogli tu powstawić prawdziwe maszyny? No, naprawdę to nie byłoby dla nich jakiegoś tam wielkiego problemu. Modele maszyn bez opcji tego użytkowania ich, super by to wyglądało, a nie jakieś ze sklejki dziadostwo rozpikselowane. No więc grę oceniam na mocne 7 jak na razie. Znaczy no może nie mocne, ale 7, bo jest jeszcze dużo do poprawienia. Choćby same tekstury, no ja mam nadzieję, że jacyś moderzy się tym zajmą i zrobią naprawdę ładne tekstury tego, bo można było zrobić przez te 2 lata troszkę więcej, a chłopaki się no moim zdaniem nie postarały. Postarali się oczywiście z wyglądem pojazdów, tu nie mówię, jakiś tam niby silnik fizyczny, no trochę nowszy, coś tam.
wycisnęli więcej ze starego. Fajnie, nie mówię, że nie, ale gra jest jeszcze do dopracowania. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć.